Zbudowałam swoje życie na brutalnym kłamstwie przeciwko czarnym i kłamałam w każdym oddechu. Napisała Jessica Crook, profesor nadzwyczajna na George Washington University. Kobieta przez lata udawała osobę czarnoskórą, teraz przyznała, że w rzeczywistości jest białą Żydówką z Kansas City. Jestem tchórzem, skwitowała samokrytycznie. Jessica Crook, profesor nadzwyczajna na George Washington University, specjalizowała się w studiach afrykańskich i latynoamerykańskich. Przez lata przedstawiała się jako osoba czarnoskóra. Czytamy na stronie polsatnews.pl. W artykule opublikowanym w medium.com przyznała, że kłamała, twierdząc, iż jest pochodzenia latynoskiego, a w jej żyłach nie płynie krew potomków czarnoskórych. Uciekłam od moich życiowych doświadczeń białego żydowskiego dziecka z przedmieść w Kansas City. W dorosłym życiu występowałam pod różnymi przebranymi tożsamościami, które miały czynić mnie częścią społeczności Afroamerykanów, do czego nie miałam prawa. Najpierw podawałam się za czarnoskórą pochodzącą z północnej Afryki, później za Afroamerykankę, a na koniec za osobę z korzeniami karaibskimi z Bronxu, napisała profesor Crook. Wiecie, ja też mogę wyjść na miasto i powiedzieć, że czuję się w środku czarnoskórym człowiekiem, ale kto mi w to uwierzy? Dla udowodnienia mogę wam nawinąć Biggiego czy Tupaka, żebyście mi uwierzyli, że jestem prawdziwym OG graczem. Subskrybujcie, zostawiajcie dzwoneczek i koniecznie lajkujcie, by nie ominęły was kolejne filmy na tym kanale. Widzimy się już niedługo. Do widzenia.